Hello Mordo Mordini, ja jestem Ernest i słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w drugim dniu już naszego halloweenowego takiego challenge'u wstawiania codziennie odcinków, czyli 10 dni grozy, czy jakoś tak jak to nazwałem. Przypominam, wszystkie straszne odcinki, które nagrałem przez całe moje życie, są tutaj gdzieś w karcie w prawym górnym rogu, nie wiem gdzie on jest znowu po raz kolejny. W każdym razie możecie sobie je obczaić, pamiętajcie o tym, aby zostawić łapkę w górę, subskrybować mój kanał, także zostawić dzwoneczek i dzisiaj jest ze mną... Gdzie jesteś? Jestem Krzykiem. Dobra, poznaję po głosie, to Jack Frost, faktycznie. Siemano, stary. Siema. No i dzisiaj mamy razem ze sobą takie oto słodycze. Pewnie pamiętacie, że to mi przerwało ostatni odcinek, nagrywałem go sobie, a tu nagle kurier dotarł, prawda? Kurier dotarł, sobie puk, kto tam kurier dotarł. No i ja musiałem mu zapłacić, więc płynęła ta flota, dobra, nieważne. I w tym są słodycze halloweenowe, są fajne rzeczy ogółem. Znowu opening boxa, ale to ostatni opening, bo zrobiłem dwa openingi, a następne to będą razem właśnie z Łukaszem, będziemy znowu się pakować w tarapaty, chodząc po dziwnych, opuszczonych miejscach specjalnie dla was z okazji Halloween, więc już jutro 18.30 pierwszy z tego typu odcinków będzie. Już jutro? Tak. Wow. Codziennie o 18.30 odcinki, przypominam. Co, od jutra już wstajesz codziennie? Nie, już wczoraj wstają codziennie o 18.30. No, więc słuchajcie, tutaj mamy zamknięcie, które jest trudne, oczywiście. Tak, nie ma noża. No, czemu my jeszcze się nie nauczyliśmy tego? O kurde, stary, myślisz, że to da się jeść? Jemy po chrupku. O kurde, autentycznie da się jeść. To są chrupki? No właśnie chyba tak, jak kukurydziane są. Co? To mnie zniszczyło. To jest w chrupkach kukurydzianych. O co chodzi? Tylko boję się, że to strasznie higieniczne. Normalne chrupki. Ja mindfucka, nie chcę. Ale ja się boję tego jeść. Ja też mi obrzydza, bo nie napisali, że można jeść, ale fakt. Co? O co chodzi? Wiedzieliście, że pakuje się w chrupki kukurydziane rzeczy, żeby się nie pobijały? Chyba, że my to jesteśmy tacy, że to jest takie specjalne. Nie, możemy, nasza ślina rozpuszcza to. I patrzcie, wszystko mamy w takim wiaderku. O kurde. Stary, to jest... Dobra, i tak trzeba już pozamiatać. To jest szczyt epickości, dlatego że za chwilę wam pokażę, jakie wiaderko przyszło. Łukaszowi się podoba slime z wczoraj... Nie, to nie jest slime, to jest taka gąbka rozciągliwa jakby. Z wczorajszego openingu otwierałem Mystery Boxa Halloweenowego. No niestety nie do końca wyszło. Kto nie widział, może się przekonać, bo odcinek i tak był fajny, prawda? Więc... Dobra, co? Zobaczcie, tutaj mamy typową halloweenową... Typową halloweenową taką... Typowe halloweenowe wiaderko. Stary, patrz. To jest w opór fajny. Wow, taki dyniogłowy jakiś... Jajogłowy dyniogłowy. No, coś takiego. I mamy tutaj bardzo dużo fajnych rzeczy. Za chwilę się... Patrz. Za chwilę się im przyjrzymy. Tutaj mamy oczy między innymi. Stary, tego szukaliśmy do... Jak mieliśmy list ze strychu naszego nawiedzonego w pierwszej bazie, żeby wrzucić takie oko właśnie do tego, ale niestety nie mogliśmy znaleźć. Teraz by zupełnie inaczej wyglądała cała seria, jakby mieli. O, są nawet dwa. Czerwone jest. O kurde. Rzuć sobie obydwa, stary. Udać się włożyć obydwa? Nie. Zobaczymy. Jak to masakrycznie wygląda? Oczy mi wypadły! O nie, stary, nie! A nie, poczekaj. O, w ogóle ciekawe, o patrzcie, można to, zobacz. Możecie to traktować, ale ściska głowę. Możecie to traktować jako czapkę. Więc ja tak będę to traktował. Przypominam, że w ogóle koszulki bazy możecie sobie... Łukasz jest dzisiaj upośledzony. Ja nie jestem sztosem dzisiaj. Nie jesteś sztosem, trzeba być sztosem każdego dnia. No, koszulkę, trzeba być sztosem. No właśnie, trzeba sobie zasłużyć, prawda? Link w opisie, choicecamp.pl. Oczywiście wysyłamy bluzy, najcieplejsze bluzy na całym świecie. Specjalnie na zimę macie zniżkę minus 20%. Więc zbijajcie, bo naprawdę warto. A my tymczasem zaczynamy patrzeć, od czego zaczynamy? No nie, ja już sobie tutaj... talerz robię, żeby mieć gotowy. Jest w opór dużo tutaj tych słodyczy. Ja zacznijmy od oczu. Tak jakoś. Strasznie wkurzają te chrupki, stary, wiesz? Czekaj, bo co jeszcze? I...
Strasznie wkurzałem te chrupki. Dobra. Jakie chrupki? Ej, fajnie, w tych pojemniczkach, które się wczoraj trafiły, można chować sobie słodycze. Jezu, ile słodycze do nas przyszło. Opór stary, dobra. Od czego zaczynamy? Od tych prostych, od tego. To jest guma. Guma. Dobra. Zaczynam od takiej gumy. Jest guma wampirowa. Jak wygląda? Co to jest w ogóle? Jest koloru niebieskiego. Ale twarz to, oh shit. No ja chciałem polizać. Serio? Wydaje się tak. O kurde, ale. Ona jest twarda. O, ale kwaśne. O co chodzi? Patrzcie. Jak etet jedzi, co umarli, stary. Bo oni są wszyscy nie żyli w tej bajce. No i dobra. Jagodowe? Nie wiem, kwaśne. Po prostu. Kwaśne na zewnątrz, słodkie środki. O, teraz mamy takie coś. To są w ogóle słodycze z Ameryki wszystko, wiesz, stary? Wprowadzane, a więc amerykańskie słodycze na Halloween. Dokładnie, jak zrobić Halloween po amerykańsku. To nie jest guma. Jest, na końcu. Guma zaczyna się w czwartym etapie na samym końcu. Dobra, więc otwieramy teraz największą paczkę z napisem Trick or Sweet. Więc... O kurde, ale fajne. Nie. Tutaj jest dosyć dużo rodzajów słodyczy. Jest dziwny lizak, jest guma lizak chyba, to jest coś takiego. Jest bardzo znany dla wszystkich lizak, taki zwyczajny, biały. Co tam jeszcze jest? O. Weź sobie coś. Guma, sorry. Kwaśna guma. Jakieś serduszka takie miłości. Tak, no to ja biorę zawsze to co ty. O. Mr. Chu. Guma do rzucia, ciu-ciu. Tutaj jakiś typowy lizak halloweenowy, taki z dniami. W kolorach różnych. Jak my tego wszystkiego spróbujemy, stary? O, ej, to może być. Nie no, to jest normalne. Tych lizaków to pewnie w życiu się najedliśmy. Ja to spróbuję. Tego. Ja spróbuję w tym czasie to. To jest kwaśne jabłkowe, więc mam jeszcze tego cukierka, bo nie udało mi się go jeszcze niestety zjeść. Przypadkowo rozgryzłem. Rozgryzłem ten cukierek. No wiem. Nie, w sensie rozgryzłem, jak zagadkę. A. Dobra. Zobaczmy, czy jest taki kwaśny jak ten cukierek w takim razie. Wiedziałem o jednej rzeczy, że tego się nie da normalnie otworzyć. Jest tak zbite. No. Niestety. Nie było widać już z góry. Kurde, o, coś tam idzie. Więcej walenia się z tym niż jedzenia. Dobra, kwaśne czy takie? Nie, tylko tak. Jest za sztylet? O, pamiętam ten lizak, kurde, molno. Nie otworzę tego nigdy. Jeszcze, o, najgorzej jeszcze nadal. Jak, w jaki sposób oni to pakują, że na końcu wsadzają do tego patyczek chyba? No tak, bo jest jest brudnymi łapami. A. To jest chyba jak mamba, okej, nie? Jak pańska skórka. Dokładnie taki sam smak, prawda? To jest coś koło tego. Co? To nie jest owocowe? No nie, to pańska skórka jest owocowa. Pańska skórka to jest nugat, stary. Jest w smaku taki krótki jakby pańska skórka. No tak, stary. To też ma taki dziwny, taki... Pańska skórka ma dokładnie te same kolory, biały i różowy. Też ma takie kolory. Mam problem, bo wziąłem gumę rozpuszczalną, a w czym trzeba się zjadłem tamten cukierek i też mam gumę i nie wiem, która rozpuszczalna. To jest zarąbiste, tylko że dużo czasu zajmuje jedzenie. Odkładam. A ta guma była rozpuszczalna? Która? Ta? Tak. Nie. Tamta poprzednia cukierka. Nie, no nie. Miałeś zieloną? Nie. Tak. Nie, bo to było to. A. Nie, ale mi się zmieszało z tą gumą i ją połykałem, a dobra. To, no, to niezdrowe. Dobra. Zobaczmy co jest tu, jeżeli coś... O nie, znowu kwaśne! Wszystko jest związane z kwaśnymi rzeczami. Uuu, czekolada jest. O kurde, to są jajeczka. To są jakieś głowy takie. Da się to w ogóle... Spróbujmy tego. Nie, no jest, widać. To mi się wydaje, że nie jest. Tak. No dobra. Widać, słownie, to tak... To co chcesz najpierw spróbować? Nie wiem, to czekoladą każemy ludziom. Kwaśne jelly beany, takie mocno kwaśne. O kurde, ale to? Zostawiamy na później. Dobra, zobaczmy. Ej, to są jajka. Ale to są malutkie jajeczka. A to są wielkie. Ale my się nażremy jak świnie w tym odcinku. No to dopiero połowa. Co to jest? To nie karmel.
Nie, dobra, to ja biorę to w takim razie. O, to jest pełne! No. Nie, nie widziałem tak dużych jajek. Stary, tak się tym nażremy, samo to jajko to jest na żarcie się, o, jak świnia. Kurde. Jaki smak? O kurde, dziura. Proszę. Z tego, ze środka się wylewa to normalnie. O kurde. Patrzcie. Dobre moje jest. W opór to jest dobre, ale nie wiem co to jest. To jest biała czekolada z dupczaną. Nie, nie mam opór. Biała czekolada. No ale ona jest płynna prawie. Dziwne i fajne. To co, dawno nie jedliśmy nic bardzo kwaśnego, więc no teraz trzeba w takim razie przetestować amerykańskie kwaśne jelly beansy. Ale epickie. Wow. Jak to jest fajne w opór. Dobra, bierzemy to w takim razie. No dobre te jajka są, ale nie smakują. Proponuję, stary, każdy bierze po jakiejś takiej mniej więcej garstce. Ja po różnych smakach. Dobra. Dobra. Ja już chyba tracę smak, stary, przez tyle słodyczy. To jest leciutko kwaśne. To jest tak jak ze wszystkim, jak stary, już jesteś taki uzależniony, musisz brać więcej. Ja muszę teraz całą garść. No. Dobra, kolorystycznie to co wzięliśmy, to czarna malina. Nie wiem jak się nazywa czarna malina. Jeżyna. Jeżyna, cytryna, jabłko, wiśnia, pomarańcza i arbuz. Stary, mówię ci, zeszli. Dobra, zaraz wam powiem co jest co. O kurde, już powiedziałem. Ej, tutaj mam coś fajnego, stary. Otwieramy kolejną mini paczuszkę. Strasznie fajne są te słodycze, szczerze mówiąc. I jaram się w opór, że mamy tak dużo słodyczy, bo nam się przydadzą. No. Okropnie chemiczne to jest, nie będę ukrywał. No. Czuć, że jest takie... O! Co to jest? Widzisz to? Ale dziwne. Tutaj mamy coś dziwnego, jakaś guma. To może na potem, stary, bo mamy Reese's. Mamy Reese's, peanut butter, pumpkinowe. W sensie są chyba w kształcie tylko pumpkina i smakują jak normalne. Świeże, bo gdyby smakowało jak dynia. Dobra, ja nie chcę żreć całego, jemy na pół? No ja wiem, czy ja w ogóle zmieszczę cokolwiek. Dobra, ja biorę kawałek, taki mały, bo nie jestem w stanie już dużo jeść, niestety jestem zasłodzony. No to jest dobre. Ja lubię Reese's. No ja wiem, że lubisz, na przykład już widziałem, będziesz się cieszył. Było pół dobre. Co to jest, mówisz? Nie mam pojęcia. Ale to guma, więc chciałem zostawić na koniec, bo nie chcę teraz wypluwać jego. Tymczasem mamy Chupa Chupsy mózgi. Jeszcze w międzyczasie. I stary patrz. Widzowie się ucieszą. Harry Potterowe. To są fasolki. Są wszystkich smaków. Są te obrzydliwe, stary. Tak? Tak. O! Gramy? Gramy, stary. Odsuwamy wszystko i zaczynamy potężną grę w Karego Portfela. O men, ale to będzie obrzydliwe, naprawdę, no, masakra. Chodzę szkółką masłem orzechowym. Tak? No, ale fajnie pachnie. Kuchaj bardziej. Zawsze na randkę z dziewczyną jem Reese's. Ale się zapchałem tym. O tak. Nie, ale to będzie obrzydliwe. Poczekaj, trzeba... Ja się napiję wody, żeby oczyścić, żeby czuć stały smak. No więc tak, nie patrząc na smaki i to, co jest w tym opakowaniu. Bierzemy się do roboty? Tak. To wysypujemy... Nie. To Erneście, zaczerpnij świeżego pomysłu. Czekaj, to wysypujemy... Zamkniętymi oczami głosujemy. Myślę. Dobra. Wysyp wszystkie. Nie no, wysypię jakąś część. Dobra. I losujemy po jednym. Ja nie widziałem nic. Z zamkniętymi oczami też... Czy to śmierdzić mi się zdaje? Wyglądałem o generalnie. Dobra, z zamkniętymi oczami bierzemy to? Dobra. 3, 4... Rozgryzam. Coś pysznego. O! Zawsze to samo. Zawsze jak się to żre. Jedno zła, a druga co to? Ziemia? Co ci jest? Co to jest? Co ci się trafiło? Jakieś mięso, prze... Co? Żygi? Mam cię pocieszyć czy nie? No nie, już zjadłem. Dobra, połknę jeszcze. Co to było? Smak, stary... Dzieciństwo! Ziemny robal.
Co? O smaku mięsa robaka. A mięso, właśnie mi się... Mięso robaka! Okej, do momentu, kiedy mi ślina nie przeszła i było nagle taki najobrzydliwszy posmak. Ooo, a wiesz co to jest? No nie możesz patrzeć. Dobra, bierzemy kolejne. Dawaj. Tak, nie masz zajebistego, ja znowu przypał będę miał. Uwaga, start. Jest! Jakaś cytryna, mięta. Co to? Jajo? Masz kolor? No, nie fajny. Nie czujesz smaku? Jakieś miękko. Ziemia? Nie. Parówka. Co? Kolorystycznie pasuje do parówki. Tak, to jest parówa. Obrzydliwe jest mieć parówkę w żelku. Uwaga! Lecimy. A co to jest taki? Chyba fajne. Chyba mydło to jest według mnie. Chyba jajo. Jajo. Ja wiem, które to jest chyba. Mydło. W opór to mydłem smakuje. Jak oni to uzyskali? Oh shit. Jak świeżo i obrzydliwie zarazem. Oh shit, co to jest? A, czarny pieprz. To jest ta... Ale dziwne. Ej, to jest czarny pieprz? No nie wiem, czy się powtarzają, ale tak. Nie wiem, powiedział, nie wiem, czy się powtarzają. Przy czym znalazł cztery te same. Ej, spróbuj tego, stary, serio. Mydło i to tak w opór mydłem smakuje. To jest tak powalone, ten błękitny. Ten tu, weź no tego. Nie, ja już to żarłem, stary. Co to jest? To jest woskowina z uszu. A, no to tak. Bierzemy razem. To jest miłe jajo? A ty masz taki sam? Tak. Nie, nie masz takiego samego. No właśnie inny, wiesz ten, nie ma tych samych. Mi dałeś pewnie zgniłe jajo? Nie, to prawdopodobnie to jest właśnie zgniłe. Trzy, cztery. Nie jest git. Nie wiem, nie jest git. Po drugiej stronie też co? A! Nie, ja mam lemon. Nie, ja bym pocisnął. Ty kazałeś mi to? Nie, to stary. Mówię ci, to jest najciekawsze. Oh fuck! W opór dziwne, nie? Mogę... Wiesz, jak kuchnę. Czujesz mydło? Nie, czuję wszystkie owoce, stary. Fuck, jakbym mył oczy... Ja chcę na te żygie i nie ma żygów, nie trafiliśmy. No. Chociaż ja mam wrażenie, że to jest jajo, stary. Dobra, stary, to... Co mam jeszcze zostało? To jest jajo, ja bym jeszcze spróbował tego. Nie! A to co jest? O! O, przypał, co? Co to? Spodziewałem się czegoś dobrego, a to? Co to jest? Weź spróbuj. Sprawdźmy to jeszcze. O! Co to żarłeś? Doczekałem się jajca. W końcu? Nawet nie wiesz, że to nie jest jajce, to jest jeszcze gorsze. To co, żremy lizaki czy żremy kule? Fuck! Dobrze, obrzydliłem. W sumie lizaki wiem jak smakują, więc no. Nie, lizaki sobie odpuszczę, ale te gumy są bardzo dziwne, stary. Więc zobaczmy. Beczki śmiechu. Jakie beczułki fajne. Mam nadzieję, że nie o smaku jajca. Żryj to jajco. Jest na odwrót niż każda kwaśna guma. Zawsze kwaśna guma jest od zewnątrz kwaśna, a ta jest... Więc no niestety przerwało nam nagrywanie, nie mam pojęcia kiedy. Aczkolwiek teraz jesteśmy na etapie jedzenia oczu. Spróbowaliśmy tą gumę, była niezła, była z zewnątrz słodka, a w środku kwaśna, więc na odwrót niż każda taka guma. Ej, ale to jest fajne. Jak ty żeś to otworzył? No nie wiem, otworzysz mi? Niestety ja nie jest mi godny jeść okiem. Oczu. Ach. A nie, może się uda. Zawsze miałem z tym problem. Jakie to jest? Ej, jakie to jest fajne? Patrzcie, kons... O, o nie! To krwawi! To w środku coś jest? Ja nie pamiętam, że w środku coś było. No zawsze coś było w środku? No. O kurde, jaki to ma dobry smak. Patrz. Patrzcie. Zawsze jak tata mi jadał pasem, to potem mi dało takie oczy, żebym się nie martwił. Co? Nie masz. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, więc najbardziej lightowe odcinki z Halloween mamy już za sobą. Pamiętajcie o playliście, pamiętajcie o koszulkach, o Instagramie, Tricus, Jack Frost oraz o łapkach w górę oraz subskrypcjach na naszych obydwu kanałach.
Także warto zaznaczyć dzwoneczka, kliknąć, bo wtedy klikniecie dzwoneczek, to macie powiadomienia o każdym nowym filmie, ale w sumie są codziennie o 18.30, więc wystarczy, że będziecie o tej godzinie na moim kanale. Więc widzimy się już jutro o 18.30 na kolejnym epickim odcinku. I wbijajcie na hardkorowy challenge na kanał Jacka Frosta już niedługo. Dokładnie. Tak. Będzie naprawdę fajny. Na razie.